De volgende ochtend is het zover en kan ik Claudia eindelijk haar vader laten zien. En wordt hopelijk het raadsel opgelost. Ik stel voor dat we gaan kijken. Want daar zit je op te wachten. Laten we het doen. Zal ik hem aanzetten? Hoewel Arthur bij zijn moeder inwoont, staat hij momenteel met zijn caravan in een dichtbijgelegen natuurgebied en is bezig om de ham voor het paasfeest te roken. We praten met hem over zijn dochter. Nie sądziłem, że w sytuacji, kiedy człowiek się dowiaduje, że już jest to dziecko, że po prostu nagle dostaje się tyle szczęścia w życiu. Helaas blijkt de blijdschap van korte duur te zijn. Magda z Klaudią ze szpitala. Piszemy. I no, pojechaliśmy do mieszkania moich rodziców, czyli tam, gdzie mieszkałem. Ale bardzo szybko pamiętam, że Magda z Klaudią przeniosła się do swoich rodziców. Nie wiem, czy to nawet nie było tego samego dnia. Przypuszczalnie tak. Przypuszczalnie to było tego samego dnia. I dlaczego? No, tak zadecydowała. Ale nie wiesz dlaczego. To jest po prostu. Nie wiem, aczkolwiek przypuszczam, że była w pewien sposób dopingowana przez nich. To znaczy przecież. Znaczy przez swoją matkę i swojego ojczyma. Al snel komt Arthur erachter dat Magda hem op afstand houdt, omdat ze nog contact heeft met haar Nederlandse geliefde. I przypuszczam, że właśnie matka z ojczymem no, chcieli mieć taką znajomość, tak? Czyli chcieli ją po prostu wysłać tam od samego początku tej Holandii. No bo to było wtedy coś. No w tej chwili to inaczej trochę wygląda, tak? Ale wtedy no, mieć rodzinę za granicą, no to naprawdę było coś. A jak to było dla ciebie? No ja byłem oczywiście załamany całą sytuacją. No, bardzo prosiłem ją, żeby została ze mną, żeby była. No, ale tak jak mówię, ciągle trafiałem na jakieś wymówki, tak? No, ciągle coś tam nie pasowało. No, nie chciałem, żeby wyjeżdżała. No, było mi z tym trudno. No, tym bardziej, że szczerze mówiąc, nie miałem komu się z tego wszystkiego zwierzyć, tak na dobrą sprawę nawet. Na het vertrek van Magda naar Nederland zorgt haar moeder, Claudia's oma, ervoor dat Arthur zijn dochter maar mondjesmaat ziet. Ten contact był tam ciągle w jakiś sposób utrudniany. Ja tam byłem po prostu taką personą grata u niej w domu i no, ciągle był problem z tym, tak? Przypuszczam, że od początku był taki plan, żeby ona jednak wyjechała z Polski. Arthur was blij met alle kleine beetjes. Hij durfde er niet op aan te dringen om Claudia vaker te zien. Ciągle obawiałem się, że jeśli będę próbował nawiązać z Claudią jakiś kontakt, że to może wywołać jakieś dodatkowe konflikty pomiędzy mną i Magdą, czy też pomiędzy mną i jej matką, tak? Tego się obawiałem, aczkolwiek no, z perspektywy czasu sądzę, że to było niewłaściwy sposób pojmowania rzeczywistości. Arthur is na de teleurstelling met Magda geen nieuwe vaste relatie meer aangegaan. Bang dat het verleden zich zou herhalen. Hij heeft buiten Claudia geen kinderen en is heel blij dat zij nu op zoek is naar hem. W Polsce mówimy na to, że w końcu. No dziewczyna podjęła męską decyzję, tak? Decyzję, którą ja powinienem podjąć, a podjęła ona. Tak to widzę. Oczywiście bardzo się cieszę z tego powodu i mam nadzieję, że będę mógł jej te stracone lata w jakiś sposób odwdzięczyć się za to. A już masz jakieś wyobrażenie o tym, jak, w jaki sposób? No, żebyśmy mogli po prostu z sobą szczerze porozmawiać i żebyśmy nie, znaczy, żeby przynajmniej, żeby ona oczywiście nie żywiła do mnie jakichś no, urazów. Bo oczywiście liczę się z tym, że tak może być. Intussen zijn de twee zussen van Arthur gearriveerd. En ook opa heeft zijn zondagse pak aangetrokken. Iedereen wacht vol spanning op Claudia. Laten we gaan. Ja, laten we gaan.
Nou, gaan we naar je echte Poolse vader. Hè? Ik kan niet wachten. Dit is het huis. Ja. Jeetje, ja, ziet er mooi uit. Nou, daar ga je. Daar gaan we dan. Strasznie się cieszę, że jesteś. Przepraszam? Strasznie się cieszę, że cieszysz jesteś. Cieszysz się? Mm. Tak, ja też się cieszę. O, tak tęskniłam za tobą całe życie. Zawsze tęskniłam. Ja za tobą. Też. Dzień dobry. Babciu. Moja kochana królunia. Ojejku. Jak całe lata, 20 lat bez przerwy o tobie myślałam. Co się z tobą dzieje? Gdzie ty jesteś? Jak wyglądasz, kochana moja? Cieszę się, że mam taką okazję was poznać. Naprawdę. Dla nas jest wielka radość. Dla mnie nawzajem. Dzień dobry, to mój dziadek, taka zmiana.